Hej, a to bardzo ciekawy temat dotyczący wielu, wielu mężczyzn. Faceci rozwijają się, zakładają firmy, uczą się, edukują. Firmy te zaczynają prosperować, ale latami między ich palcami przelatują przepiękne kobiety, których nawet nie dotkną, nie spotkają się z nimi. Nie są w stanie nic zrobić i to trwa 10, 20, 30 lat. No bo oni są zakompleksieni, są przestraszeni, uważają, że jak sobie otworzą firmę, zbudują w cudzysłowie wielką karierę, to dopiero świat będzie stał przed nimi otworem albo jeszcze mają inną swoją ideologię lub filozofię. Okej, każdy może mieć filozofię swoją jak najbardziej. Zgadzam się z tym. Ale taka krótka historia. Właśnie w tym kierunku podążał ten gentleman. Podążał. Wszystkie kobiety tak naprawdę nigdy do żadnej w życiu nie podszedł na ulicy, no bo nie był w stanie, ale bardzo mocno u niego wszystko się rozwijało. Więc latami imprezy różne, wiadomo, różnego rodzaju substytuty dodawane do tych imprez. Ale dalej chłopak zakompleksiony, firma się dalej rozbudowywała. Zakompleksiony, zakompleksiony i zakompleksiony. No i co, jaki finał tej historii? I takich historii oczywiście znam bardzo, bardzo dużo. Finał historii, że trafił na większą tancerkę, która była faktem na tamten czas bardzo atrakcyjną tancerką. Gdzie w tamten czas już fascynowało się bardzo wielu mężczyzn nią. Ale nie wiedział, że ona jest tylko do tańczenia, do niczego więcej. Bo już koledzy ją poklepywali w tamtych czasach, idąc z nim razem. Ale firma prężnie rozbudowała się. Kula śnieżna bardzo, bardzo duża. Bardzo duża. Finał tego taki, że tancereczkę przejmował jeden po drugim, drugi po trzecim, trzeci i tak po kolei. Szła w taniec aż w dym. Mieli razem oczywiście dziecko, gdzie dziecko zostało bardzo poturbowane, no bo matki nie było, ojciec ciągle kłótnie, więc dramat nad dramatem, ale firma ciągle prężnie się rozwijała, jak kula śnieżna. No i jaki dalszy finał tej historii? Panią już później to panowie z autobusu brali, którzy tylko flaszkę jej stawiali i zapraszali do domku na wieczorną libację. A chłopak sobie wyrywał włosy z głowy. Ale firma bardzo, bardzo się rozwijała prężnie. Bardzo. No bo przecież, tak jak zauważyłem, że wielu ludzi zarabia pieniądze po to, żeby się rozwinąć. A wielu ludzi mądrych również zarabia pieniądze po to, żeby ich życie stawało się coraz lepsze, coraz cudowniejsze, coraz fajniejsze. No bo po to się zarabia pieniądze, to jest takie moje skromne zdanie. Po to, żebyś miał lepszą skarpetkę, lepsze mieszkanko, lepszy domek, lepsze wczasy, lepszy samochodzik. Wszystko w życiu lepsze. Lepsze kontakty z dziećmi, z żoną, z dziewczyną, z kochanką, z kimkolwiek. Ale żeby wszystko starało się być lepsze, po to człowiek się rozwija. Ale u wielu, wielu ludzi pieniądze pomagają im tylko w tym, żeby było wszystko coraz gorsze. Mają kupkę większą lub mniejszą, ale wszystko dookoła rozwalone i w wielkim jednym dramacie. I teraz pytanie do ciebie. Czy znasz takich ludzi dookoła siebie? Czy może gdzieś dalej poznałeś? Takich, którzy są cali porozbijani. Porozbijani przez to, że tak naprawdę nie mieli pojęcia na temat kobiet. Nie interesowały ich kobiety, byli zakompleksieni, uważali, że jak osiągną sukces, to wszystko będzie wspaniale i fantastycznie. Ale nie wiedzą o tym, że sukces to jest również ta połówka, która jest z boku. To jest bardzo często rodzina, którą gdzieś tam później zakładają. Więc to wszystko składa się na ich sukces. Zapomnieli gdzieś po drodze, albo zapominają w trakcie, albo być może tego nie wiedzieli, myśleli, że 2 zera więcej na koncie pomogą im być bardziej szczęśliwym. Bardzo złudne, bardzo płytkie myślenie. I teraz
Z moich obserwacji, ja takich przypadków widziałem wiele. Puścili wielką kulę śnieżną, firma pięknie prosperująca, ale nieodpowiedni dobór partnerki, brak doboru wcześniejszych dziewczyn, które mogliby mieć od tak, tylko byli zakompleksieni, przestraszeni i tak naprawdę wiele lat życia im minęło na podziwianiu kobiet, a nie na ich konsumowaniu. O tak bym powiedział w przenośni i w skrócie. Więc zastanów się teraz nad tym, w jakim etapie życia jesteś i co tak naprawdę chciałbyś od życia. Bo to, że rozpędzisz sobie kulę śnieżną, ale nie będziesz potrafił sobie odnaleźć fajnej partnerki, nie będziesz przez te dni, przez te lata, przez te miesiące fajnie sobie żył z innymi dziewczynami, z dziewczyną, może z kilkoma dziewczynami, to zależy od tego, jakim jesteś facetem, to wszystko będzie rzutowało na późniejszy rozwój twojej rodziny, późniejszy rozwój twojego życia, tego, jak będziesz spędzał czas, czy dalej będziesz zakompleksiony z dwoma zerami więcej na koncie. Oczywiście wybór należy do ciebie. Zastanów się nad tym. Zawsze oczywiście możesz to zmienić już teraz. Zapisz się do mnie na szkolenie, a ja pomogę ci w wielu kwestiach, jeśli chodzi o pewność siebie i uwodzenie. To są jedne z najważniejszych tematów życiowych, o których większość mężczyzn zapomniała, bagatelizuje to i dlatego później zaczynają się wielkie dramaty. Dramaty pokoleniowe, bo to nie są już dramaty twoje lub twojego kolegi, tylko to są dramaty pokoleniowe twojej rodziny, twojej przyszłej rodziny, twoich dzieci i wszystkich. Przez to, że wybrałeś zero więcej, a nie wiedzy na temat relacji damsko-męskich i podwyższaniu swojej pewności siebie. Oczywiście wybór należy do ciebie. Ja osobiście dziś pozdrawiam cię jak zawsze z pięknych Międzyzdroi. Życzę jak najwięcej cudownych randek i jak najwięcej cudownych wyborów. Hej!